Cześć. Hej. Ja jestem Maciek, to moja żona Karolina i dziś opowiemy Wam trochę o modlitwie przed seksem. W sumie nie tylko przed, ale może być też w trakcie albo po. To, co chcę Wam powiedzieć, to jeżeli interesuje Was temat modlitwy małżeńskiej i trafiliście na ten odcinek, nie będziemy mówili o tym, o formach modlitwy małżeńskiej. Odsyłamy Was do innego odcinka, który nagraliśmy, kliknijcie w kartę, tam mówimy o tym, czy seks jest najważniejszy, czy jest ważniejszy od modlitwy. Zajrzyjcie tam. A dzisiaj będziemy się skupiać właśnie na modlitwie przede wszystkim przed seksem. Współżycie, wydaje nam się, że to powtarzamy od kilku odcinków, jest przez katolików traktowane jako coś złego, jako coś, o czym się nie mówi, jako coś, co nie wypada, co właśnie jest niemoralne. Nie przez samych katolików, ale przez, że katolicy uważają, że Kościół tak uważa. Że to jest nieczystość, że nie powinno się o tym mówić, a tak naprawdę współżycie jest piękne, jest zaplanowane przez Boga po to, by małżeństwo mogło zrodzić potomstwo, ale też być ze sobą blisko, kochać się, jednoczyć i rozwijać swoją relację. Więc od razu dementujemy plotki, to nieprawda. I co? Po co się modlić przed współżyciem? Po co zapraszać Boga do tego, żeby to spotkanie naszych ciał, to spotkanie w łóżku było dobre? Po co to robić? No, po pierwsze po to, że poprzez to otwieramy siebie na Pana Boga, bo tak jak modlimy się i prosimy o różne rzeczy w innych sferach naszego życia, tak jak na przykład kiedy jesteśmy chorzy, tak. I wtedy prosimy Pana Boga o to, żebyśmy byli zdrowi. Wtedy nam się to wydaje naturalne, że żeby prosić, żeby Pan Bóg nas uzdrowił. I nie mamy problemu z tym, żeby Go tam wpuścić. Z drugiej strony, na przykład, kiedy mamy problemy finansowe, też prosimy Pana Boga, żeby nam pomógł, bo musimy związać koniec z końcem. I tu też nie ma problemu, żeby zaprosić Go do naszego portfela. A kiedy mamy Go zaprosić do seksu, do współżycia, to już wydaje mi się, że w wielu głowach pojawia się właśnie takie: ojej, czy wypada? A tak naprawdę współżycie też wiąże się z wieloma różnymi problemami, chorobami, czy to na przykład u mężczyzn, może wiązać się z przedwczesnym wytryskiem. Warto to konsultować z lekarzem, ale jeśli modlimy się przed współżyciem, to warto prosić też o uzdrowienie. Bóg chce dla nas, żebyśmy mieli cudowny seks w małżeństwie, więc On przychodzi i dotyka i uzdrawia. I już powiedzieliśmy o tym, że zadaliśmy pytanie, czy wypada, bo też dla wielu może to się wydawać, że dlaczego mamy jakby wpuszczać Pana Boga do naszego takiego intymnej sfery naszego życia? A to przecież sam Pan Bóg stworzył, więc jeżeli On sam to stworzył, no to... Stworzył, wymyślił, zaplanował. No to raczej dla Niego to nie jest coś, nie wiem, strasznego. Zresztą pierwsze słowa, które powiedział do człowieka, jak go stworzył, to... Rozmnażajcie się. Idźcie na seks. Idźcie się kochać. Tak, więc... Więc On wie, co robimy. Nie powie. Tak. Warto Go do tego zapraszać. On to widzi. Taki wielki brat trochę, ale śmiesznie, ale nie, już nie heszkując, no to faktycznie, skoro On to wymyślił, no to jakby On się tym nie gorszy, więc przeciwnie, jest na pewno zadowolony, kiedy robimy to po Bożemu. Sfera seksualna wiąże się też u nas z wieloma zranieniami, z pewnym niezrozumieniem, być może nauki Kościoła. Myślę, że każdy z nas ma jakieś takie rzeczy w tej sferze nieuporządkowane. A jeśli nie, to gratulacje dla Was, że udało Wam się przetrwać wiele lat i mieć czyste pojęcie tego, jak powinno wyglądać współżycie. Ale myślę, że u wielu kobiet, mężczyzn wiąże się z pewnym zranieniem, z niezrozumieniem, z... Też po prostu niewiadomą. Często ludzie po prostu nie wiedzą, jak to do końca ma wyglądać i też się tego boją, bo to jest nieznane. I warto to w tej modlitwie przed współżyciem prosić Boga o łaskę otworzenia serca, oczyszczenia go, większego zrozumienia siebie nawzajem, no bo chcemy się tam w tym łóżku też spotkać. Chcemy, żeby nasza miłość wzrastała, żebyśmy rozwijali naszą relację, więc prośmy o to, by Pan Bóg oczyścił nasze pragnienia, oczyścił nasze serca, aby to było dobre spotkanie. Pięknie to podsumował ojciec Ksawery Knoc, cytując go: modlitwa pomaga otworzyć się wzajemnie na siebie w tych głębszych wymiarach, a one czynią seks jeszcze smaczniejszym. W ogóle to porównanie, że seks może być jeszcze smaczniejszy, takie jest wysublimowane, fajne. No, ty też ostatnio porównywałaś współżycie do jedzenia, więc... Do pizzy i do... Myślę, że z ojcem samym dobrze się rozumiecie. Sprowadzanie współżycia do czegoś głębszego, do jedności dusz, spotkania nie tylko fizycznego, ale i
ale i duchowego. I właśnie ta modlitwa jest takim przypomnieniem. Hej, jest, to jest też sfera duchowa. Prośmy Boga, żeby nasze dusze się zjednoczyły, tak jak w sakramencie małżeństwa, żebyśmy byli razem w trójkę przed Bogiem. I tak jak na początku powiedzieliśmy o tym, że będziemy mówić o modlitwie przed seksem, to chcieliśmy Was też jakby powiedzieć, że jeżeli czasami zapomnicie o tym, to nie jest nic złego i już nie trzeba pędzić do konfesjonału i spowiadać się przy księdza, nie pomodliłam się przed współczuciem, tylko no okej, nie zawsze o tym pamiętamy, ale można na przykład też pomodlić się w trakcie współżycia, gdzieś tam w głowie, albo razem po współżyciu. Życie często konfrontuje się z naszymi pragnieniami i różnymi myślami. Ważne, żeby tak to pragnienie było, że chcę lepiej, chcę więcej, chcę się modlić, być może chcę porozmawiać z moim mężem, z moją żoną o tym, żebyśmy pomodlili się przed, ale jeśli zapomnicie, nie okaże się, że zasnęliście, luzik. Ważne, żeby te pragnienia, żebyśmy ciągle starali się wzrastać w wierze, ale też nie mówimy właśnie, że to musi być koniecznie ta modlitwa przed, że to jest wymóg. I chcemy Wam też podsunąć pewną wskazówkę, bo Pan Bóg w Piśmie Świętym zawarł scenę modlitwy przed współżyciem. Ona też stała się dla nas taką ważną modlitwą, bo to jest pierwsze czytanie z naszego ślubu. Opowieść o tym, kiedy Tobiasz i Sara modlili się przed swoją nocą poślubną, by Pan Bóg uratował ich. Sara miała taką historię, że zawsze pewnie większość z Was zna, że każdy jej mąż ginął podczas nocy poślubnej i ona nie chciała, żeby kolejny mąż zginął, więc pomodlili się po prostu o to przed nocą poślubną, no i ich modlitwa została wysłuchana, więc zobaczcie, jak dużo można zdziałać modlitwą przez seks. I zobacz, i jest w Piśmie Świętym treść tej modlitwy, którą oni się modlili, którą jeśli chcecie, możecie od tego zacząć, że rozpoczynamy wieczór randkowy od medytacji tego słowa. Pan Bóg dał nam tę modlitwę, ona jest zapisana w Księdze Pisma Świętego. Jeśli chcecie, to właśnie tutaj macie sigle z Księgi Tobiasza, 8 rozdział, wersety od 5 do 7. Konkretne słowa, które padają, myślę, że warto, chociaż nawet jeżeli nie przed, to w ogóle do tego zajrzeć, jak taka modlitwa może wyglądać. I jeszcze chcielibyśmy powiedzieć o tym, że jesteśmy czasami w takim momencie naszego życia, gdzie na przykład staramy się o potomstwo i czasami to nie wychodzi i już czujemy się tacy podłamani, to też jest dobry moment na to, żeby po prostu przed współżyciem poprosić Pana Boga o to, żeby, jeżeli taka jest Jego wola, to żeby otworzył nas na nowe życie, ale z kolei też uważamy, że osoby, które ze sobą współżyją w małżeństwie i no, nie stosują żadnych antykoncepcji, to też powinny się o to modlić, że Panie Boże, teraz tutaj oddajemy Ci to współżycie. Jeśli jest taka Twoja wola, jesteśmy gotowi. Niech ona realizuje się w naszym małżeństwie, tak, w naszym życiu. Ty jesteś Panem naszej płodności. Dokładnie. Dajcie nam znać w komentarzach, jakie jest Wasze doświadczenie modlitwy przed współżyciem. Być może coś takiego praktykowaliście już kiedyś. Być może macie świadectwa z tym związane. Było to dla Was trudne, łatwe. Czekamy na Wasze historie. My dzisiaj też będziemy starali się czuwać i odpowiadać na nie, byśmy razem dochodzili do tego, jak piękne może być współżycie małżeńskie. I oczywiście zachęcamy też Was do tego, żebyście zostawili może jakieś pytania do nas. My postaramy się na nie odpowiedzieć w komentarzach. Nie musicie się wstydzić. My każde z tych pytań rozważymy i przygotujemy taki specjalny odcinek, który będzie odpowiadał na te pytania, a być może będzie ich kilka, więc to będzie seria odcinków na te pytania, które nurtują Wasze serca. Śmiało piszcie, na każde weźmiemy pod uwagę i każde rozważymy. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy Wam, że byliście z nami i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć.